I dzień dobry, witam w Zagrajmy Dalej w Ishar. Zróbmy przegląd bohaterów, jak oni się prezentują. Są niezdrowi, że tak powiem. Tego najlepiej by było ich trochę uzdrowić. Coś jest to najlepszego? Nic. Okej. Czyli leczenie, 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 jeszcze raz leczenie. Mocy psychicznej jeszcze trochę masz, Kyrielo, zatem znajdźmy wyjście z tego miasta. Albowiem jestem przekonany, że jest tutaj jeszcze jedna tawerna, gdzie jest mag o imieniu Zeloran. I ten mag umie rzucać czar pioruna. Aczkolwiek ja go nie znalazłem. A być może nie jest w tym mieście, tylko gdzieś jest tawernia na zewnątrz, natomiast my idziemy ukatrupić olbrzyma. Mam topór. Kto ma? Okej, barbarzyńcy się ustawili. Aramie. Już walczył, już walczą. Okej, podniosę złoto. 400 złota było w worku. Mam wrażenie, że ten worek szybko. Że ten topór szybciej męczy chyba ich trochę. Tutaj było 800 złota. Okej. Na tych barbarzyńcach może nawet dosyć szybko nabić sobie pieniądze, nie? Bo skoro zrobiłem na nich 1200. Już z drugiej strony chleby i wszystko kosztuje, nie? No właśnie, już się Jaromir zmęczył. No to teraz Kryjan idzie na pierwszą linię. Zresztą ten, on też najświeższy nie jest, ale jest najbardziej świeży ze wszystkich. Co jest? No co jest? Postaraj się. Bardzo słabo, bardzo słabo. Niestety. Tarzan w takim razie idzie na pierwszą linię. Może po prostu trzeba ich, no, nakarmić, nie? Czyli jednak zabicie tego olbrzyma nie będzie takie proste, ponieważ po drodze stoi właśnie stoją ci barbarzyńcy, którzy blokują do niego dojście. Moje postacie zbytnio nie trafiają. Czyli tak, przydałoby się ich wyposażyć w lepszy pancerz, definitywnie ten za 8000 sztuk złota. Dobra, to jest marnowanie czasu. Musi zjeść chleb. Jednak. I w takim razie możemy to zrobić weryfikację, czy na przykład atak tym mieczem powoduje mniejsze zużycie energii? Chyba tak, jednak. O, teraz jest jeszcze jeden barbarzyńca. O proszę, na każdego jednak jest widać inna broń lepsza, ponieważ Tarzan się tak bardzo nie męczy machając mieczem, co machając tym toporem, nie? Także być może jednak zakup miecza nie był złym pomysłem. Nie wiem też, czy typ broni nie ma jakiegoś tutaj wpływu na to, jakie obrażenia zadajemy, czy na przykład na nieumarłych nie działa lepiej maczuga albo coś w tym stylu, nie? Dobra, tu jest ten olbrzym. Olbrzym, on będzie bił mocno, dlatego muszę przede wszystkim uleczyć Tarzana. I teraz atakujemy. Jak na razie same trafienia. Trochę gorzej, ale on też nie bije tak aż tak mocno, nie? Teraz przypieprzył, o, paskudnie. I teraz on się zmęczył. Kto jeszcze nie jest zmęczony? Wszyscy są zmęczeni, dlatego Tarzan zje sobie chleb Kryjeli w takim razie.
A może lepiej będzie Arymira wystawić, bo on ma więcej zdrowia, co? Albo Kriana do przodu. O, tym razem. Zjadłeś się, co nic nie przybyło? Przybyło, tylko tutaj się nie regeneruje. A powinno, nie? Ta liczba rosnąć. Okej, tak można? Można, dobrze. Teraz Krian idzie w takim razie do przodu. Kriana go jeszcze trochę podleczy. Jeszcze raz. Poproszę jeszcze raz na czyście. Paskudna wypłata. A, zabity. Fu. 10 tysięcy sztuk złota. Dobrze. Zapiszmy pod F. I idziemy dalej. Czego on pilnował? Czegoś musiał pilnować. Jest. Jest. Żółw. Mogę go położyć na ziemi, on tak wygląda. Jakby miał trochę czaszkę zamiast głowy. No. Ohydny jest ten żółw. I to jest żółw igłen, nie można go zjeść. Bardzo ważny przedmiot potrzebny do ukończenia gry. Okej. Czyli olbrzym zabity. Mogę iść dalej w takim wypadku. Wiem już teraz, że w mieście jest knajpa niedaleko dosyć. Są wilkołaki. Jestem sobie Baldaron, gdzie ten teleport prowadził, czy jednak nie trzeba wchodzić do teleportu, żeby się tutaj dostać. Uleczymy Kriana w takim razie. I Kriana będzie zabił. To są słabe potwory, ponieważ nie dają złota. Czy ty się już zmęczyłeś? Prawie. Okej, marnujesz czas, także musisz się najeść. Oj, Kirianie, no. Pokładałem w tobie nadzieję. Duże. I się okazało, że jesteś słaby uszem strasznym. Okej, chyba w Aramira do przodu wystawiłem w takim wypadku. Tarczy nikt nie używa. Też, nie? Ciężka tarcza plus 2. Czyli ty też musisz się najeść. Teraz. Trzeba pamiętać, że ci barbarzyńcy się jeszcze zrespawnują, nie? Ale zawsze mogę skorzystać z tego teleportu. To jest ten teleport, który prowadzi mnie z powrotem. Tylko, że mnie prowadzi pod samych orków, nie? Zapomniałem przestawić Armira do przodu. I nie wiem, czy w takim razie nie trzeba będzie zaraz zainwestować w składniki, które powodują regenerację, na przykład sił psychicznych, nie? Ewentualnie zatrudnić jednak drugiego kapłana do drużyny, bo się robi nieprzyjemnie tutaj. Armir zaraz zginie. Już nie mogę czarować, nie? Zabijesz czy zginiesz? Zabiłeś i zdobyłeś poziom. Haha. Czyli odzyskałeś to, co stracone zostało. Zapiszmy pod F. Baldaron. Otwarta przestrzeń. Użyjmy umiejętności orientacji. Na północ jest Vargaeon, na zachód jest Silmatil, na wschód jest Zendoria. I te nazwy mi zupełnie nic nie mówią, nie? A kurde, znowu wieczki. I tutaj jest miecz wbity w kamień. Tak jest. Okej, okay, z doskoku będę robił. Chyba mnie nie uchroni przed czasami. Sam sobie pomożesz? Tarzan ci pomoże może? Nie. Ale tak jest bezpiecznie mimo wszystko, nie? Dobra. I co, uda się wyciągnąć? Jeszcze jeden krok?
You are a little wet behind the ears. Czyli spociłeś się już za uszami, tak? Próbując wyciągnąć miecz z kamienia. Podobno, żeby to zrobić, trzeba po prostu mieć wyższy poziom doświadczenia, chyba niekoniecznie nawet siłę, trzeba mieć większą. Z tego co wiem. Nie wiem, czy ty też się losuje na przykład, bo być może tak jest, nie? W sumie to jest chyba jakiś taki dobry miecz, plus 5 czy coś takiego, także warto by było go mieć. Niestety, jak widać, nie jest on łatwy do wyciągnięcia. Natomiast ja zarobiłem pieniądze. Teoretycznie stać się będzie teraz na ten pancerz dobry, nie? Nie podchodzę tam, tylko idę tutaj, do teleportu. I zaraz mnie orkowie zaatakują, no tak? W Kandomir jestem. Chcę się udać na wschód, do Urszurak. Z powrotem do miasta, po prostu. Być może zastosujemy teraz tamto wschodnie wejście, gdzie jest po prostu dostęp od razu do sklepu. To idę tam? Tędy? O! Jednak nie dojdę. A to ciekawe jest. Czyżby to tak wygląda, że muszę przed całe miasto przejść, żeby wyjść tym drugim wejściem i tam jeszcze, na przykład może coś będzie jeszcze. Urszurak. No a to koniecznie trzeba wyeksplorować właśnie, co się stanie, jak wyjdę tamtym drugim wyjściem. Gdzie się znajdę, nie? Zaraz tutaj w lewo chyba będą przybytki różne. To jest uczelnia, tutaj nie ma nic ciekawego. A muszę się spodziewać tych orków znowu, no. Co szczęście on ma jakiś problem z trafieniem, nie? Aczkolwiek nie na długo. Pierwsza pomoc. Okej, to jest sklep. I zawiesiła się gra. Okej. Wspaniale. Cudownie.